Witajcie kochani, z tej strony wróżka Kalina. Dzisiaj chciałabym wróżyć Wam kartę dnia na 29 maja 2020 roku dla wszystkich znaków Zodiaku. Również wpadłam też na pomysł. Chciałabym zrobić filmik na YouTubie z odpowiedziami na Wasze pytania. Koszt jednego pytania to 5 zł. Także jeżeli Was coś nurtuje, jakieś problemy, macie wątpliwości, to proszę piszcie. Odpowiedź właśnie będzie w tym filmiku. Także serdecznie zapraszam i czekam. Piszcie do mnie, żebym mogła taki odcinek nagrać. No dobrze, to w takim razie zobaczymy, jaka karta dnia Was czeka 29 maja 2020 roku dla wszystkich znaków Zodiaku. Co czekam 29 maja 2020 roku. Karta dnia. Dobrze. Baran. Byk. Bliźnięta. Rak. Lew. Panna. Waga. Skorpion. Strzelec. Koziorożec. Wodnik, ryby. Dobrze, ja tutaj przesunę, żeby wszystko było widać. Dobrze. No i tak, drogi baranki, widzę, że u Was tutaj będzie piątek po prostu cudowny. Będziecie się relaksować. Możliwe, że zadbacie o siebie. Pójdziecie na przykład do fryzjera, do kosmetyczki, u których dawno już nie byliście i po prostu Wasze ciało odżyje, będziecie czuć się piękniejsi. Nawet emocjonalnie to będzie oddziaływać na Waszą psychikę, ponieważ jeżeli człowiek zadbany, dobrze się sam ze sobą czuje, to całkiem inaczej po prostu jest swoja samoocena podniesiona od razu i mamy lepszy nastrój. Możecie w piątek spotkać się ze znajomymi, przyjaciółmi, na jakąś dobrą kawę, fajnie spędzić z nimi czas, w dobrym nastroju. Również to mogą być spotkania rodzinne, pełne miłości, szczęścia rodzinnego. Możecie tutaj wpaść na różne pomysły, które będą kreować Waszą przyszłość. Tutaj widzę dużo radości i pozytywnych emocji i zdarzeń. Możecie również, nie wiem, wymyślić sobie, że będziecie remontować coś u siebie w domu, będziecie mieć wenę twórczą. Także tego typu zdarzenia, baranki, piątek będzie dla Was owocny. Przechodzimy teraz do byków. Byki widzę, że też całkiem pozytywnie. Możliwe, że będziecie zadowoleni, po prostu będziecie tryskać energią pozytywną. Tutaj też mogą być, nie wiem, jakieś realizacje, które osiągną sukces. Coś może na przykład wcześniej na czymś pracowaliście i to po prostu w piątek się dowiecie, że fajnie zadziałało, że to było dobrym pomysłem, że nasze wysiłki nie poszły na marne. Wszystko się udało pozytywnie. Ktoś Was doceni na pewno, tutaj widzę. Może być to w pracy, wśród znajomych, nie wiem, może komuś pomogliście i ktoś Wam podziękuje za to. Widzę tutaj pod względem materialnym i tak dalej też fajnie tutaj się kreuje w piątek. Mogą być to różne spotkania, pozytywne zdarzenia. Tak mi się tu wydaje. Dobrze, idziemy do bliźniąt. Bliźnięta, Wasza karta dnia. No tutaj widzę, że wszystkim na razie znakom tutaj bardzo fajnie. Tym początkującym, ten piątek będzie dla nich pozytywny. Również właśnie dla bliźniąt. Będziecie tutaj też zadowoleni. Wasz nastrój będzie fajny, będziecie się relaksować w jakimś przyjemnym otoczeniu. Nie wiem, może pójdziecie gdzieś w jakieś piękne miejsce. Możecie spędzić
spędzić ten czas również w domu, w gronie, nie wiem, znajomych, nie wiem, swojego partnera, rodzinnym. Będzie to fajny czas po prostu na spotkania, rozmowy przyjemne, przy kawie, także tutaj możecie też również pójść gdzieś też typu na przykład fryzjer, kosmetyczka, jakieś inne przyjemności. Także to będzie taka fajna karta i fajny dzień dobrej energii. Później raki. Raki tutaj w piątek będą miały też pozytywny dzień. Będą sugerować się swoją intuicją. Wy macie już dobry zmysł. Jesteście wyczuleni. Może Was natkną jakieś nowe koncepcje, myśli twórcze. Tutaj widzę raczej też kartę spełnienia, dobrej energii. Może coś odkryjecie, jakieś wewnętrzne ja, które Wam coś podpowie na przyszłość. Albo na przykład obierzecie dobry kierunek jakiś nowy odnośnie Waszej przyszłości. Możecie tutaj trochę myśleć i się zastanawiać, ale wszystko z tego myślenia będzie pozytywnie. Dobrze, teraz lwy. Lwy w piątek. Tutaj widzę, że będzie dominowało własne ja. Mogą być również tutaj romanse jakieś piątek. Co tutaj? Ja się zastanowię. Myślę, że tutaj będziecie, nie wiem, może w Waszym otoczeniu będzie jakaś sytuacja i Wy postawicie na siebie, że to Wy wiecie dobrze, co Wy chcecie, jak to ma wyglądać i nikt nie będzie Wam mówił. A jak komuś się nie podoba, to niech sobie idzie. O, takie coś. Po prostu będziecie tutaj stanowczy, będziecie się upierać nad tym, co wierzycie na przykład. Jakie doświadczenia mieliście, Wy już tutaj będziecie wiedzieć w piątek i nikt Wam nie będzie, że tak powiem, w kaszę tutaj dmuchał w piątek. Czy w pracy, czy w miłości, czy będzie ktoś Was chciał przekręcić, no nie wiem, jakieś romanse, które wiecie, że nie wyjdą, no to Wy będziecie już, Wasza intuicja Wam podpowie, że coś tutaj jest nie tak, hola hola, albo ja jestem jedyna, a nie, że Ty masz parę tutaj kobiet, jak Ci się nie podoba, to kończymy. Coś takiego. No dobrze, panny. Oj, tutaj troszkę panny mogą być podminowane. Uważajcie tutaj, panny, bo tu różne mogłyby zdarzenia. Nie wiem, w domu coś się nagle może popsuć. Może być jakaś awaria. Także tutaj uważajcie. Również możecie mieć podminowane samopoczucie. Jaka sytuacja może się wydarzyć, co Was kompletnie wybije, po prostu będziecie mieć wszystkiego dosyć. Może być to na poziomie zawodowym, miłosnym, nie wiem, może coś się skończyć, zaczniecie coś nowego, bo nieraz tak jest, także to się nie przyjmujcie, bo mimo że ta karta może być taka nieciekawa, to nie wiecie nigdy, co po prostu los przyniesie i czy to nie było w pewnym sensie uratowanie Was od czegoś złego. Także tutaj może być taka sytuacja. Dobrze, teraz wagi. Tutaj wagi drogie. Może być jakaś na przykład niepotrzebna sprzeczka, kłótnia w pracy, czy to między partnerami albo znajomymi. Tutaj mogą być jakieś sprzeczki, niedomówienia. Może ktoś mówi za Waszymi plecami. Możecie też mieć złe samopoczucie. Może Was tutaj boleć na przykład, nie wiem, głowa, jakieś depresje, ale tutaj Wy jesteście silni jako osoba i myślę, że wszystko jakoś to przeżyjecie pozytywnie, pomimo jakichś tam rozterek. Mogą być to również karta romansów. Możecie w piątek coś tam trochę przeszaleć. Nie wiem, pójdziecie na jakieś ciche party w domu i no może być jakiś z tego romans wyjść.
pójść w jakieś urocze miejsce i partner po prostu będzie was kokietował, no będziecie też szczęśliwi. Także to różnie może być, ale też i uważajcie jako przestrogę. No. Tutaj, co my mieliśmy? Panna waga, tak, skorpion. Dobrze mówię, skorpion, strzelec, koziorożec, zwodnik, ryba. Tak, czyli teraz będzie skorpion, żeby mi się nie pomyliło. Tutaj skorpiony w piątek. Oj, będziecie, widzę, mieć no, troszkę pod górkę. Będziecie bali się wyjść z domu do otoczenia. Będziecie jakby za szklaną, nie wiem, za szybą i będziecie się po prostu stresować wszystkim, co was otacza. Będziecie bronić swojego ja. Tutaj widzę depresję, zamkniecie się w sobie raczej. W piątek będziecie, nie wiem, chcieli zostać w domu, nie będziecie chcieli żadnych imprez, przyjaciół, rozmów przez telefony, a nie z nikim kontakty. Tutaj raczej będzie piątek dla was, drogie skorpiony, taki no, melancholijny, depresyjny, ale również możecie wiedzieć, siedząc w domu, że macie różne wybory. Jeżeli nie wybierzecie czegoś, wy się będziecie bać wybrać coś, ale czasem będziecie musieli podjąć i takie kroki, bo wiadomo, że w miejscu, no, no czasem trzeba wyjść z tej domu, z tego depresji, no nie warto być tym samym, tak, tkwić. Także możecie się też zastanawiać, że macie wiele opcji, ale tu się boicie, ale może by coś zmienić. Jedni prawdopodobnie będą siedzieć w domu, będą zamknięci w sobie, a drudzy będą mówili, a może wyjść, może... No będą go kusiły te inne perspektywy. Także zależy, jaki skorpion. Dobrze, teraz przechodzimy do strzelca, tutaj koziorożec, wodnik, ryby. Dobrze, teraz strzelec. Oj, strzelców tu będzie w piątek, widzę, nieźle kusić. Możliwe, że przed wami, nie wiem, będziecie chcieli spędzić ten czas może w domu, na odprężeniu się, z alkoholem, żeby się trochę odstresować. Możecie mieć jakieś romanse, może partner was tutaj uwielbiać i tak kusić. Może być to również jakaś namiętność w piątek, tak jak mówię, w końcu weekend. No i widzę tutaj rozluzowanie się z różnych emocji. Również też może być ktoś, kto z otoczenia będzie wam chciał zakłócić ten spokój i będzie was tak jakby dręczył, no nie wiem, będą jakieś, dowiecie się o jakichś plotkach, nieprzyjemnych sytuacjach. Również musicie uważać na osobę, no nie wiem, jakichś nowych partnerów, z których pośród różnych może być jedna osoba, która źle wpływa na was, bo was tak zadręcza, że wy już nie możecie tego znieść wewnętrznie. To może być taka sytuacja, również pracy. Może ktoś być, kto wam zaszkodzi. Także tutaj uważajcie, drogie strzelce. Dobrze, przechodzimy teraz do koziorożca. Koziorożec. Oj, tutaj widzę, że koziorożec będzie miał głowy spokój. Może zostać w domu, zrelaksować się. Może pojechać gdzieś w jakieś fajne, ładne miejsce, nad jakieś jeziorko, gdzieś do lasu. Przyjemnie spędzić czas. Widzę tutaj stabilizację, że wy nie będziecie się o nic martwić. Będzie taki, no, po prostu wyluzowanie. Również będziecie spędzić fajnie czas z swoją rodziną, w gronie najbliższych, znajomych. Także tutaj tak, raczej w pracy też będzie spokój, stabilnie, tak jak do tej pory się znaliście na wszystkim, tak. Po prostu zrobicie swoją pracę i pójdziecie w pozytywnym nastawieniu. Będziecie wracać do domu. Dobrze, teraz wodniki. Oj, tutaj wodniki, no. Drogie wodniki. Tutaj uważajcie, bo może będziecie mieć jakieś problemy zdrowotne, mogą być problemy z kręgosłupem, możecie gdzieś pójść na jakąś, nie wiem, akupunkturę, rehabilitację, mogą być problemy jakieś psychiczne, będziecie coś zagnębiać,
inni ludzie z otoczenia mogą powodować u Was depresję, jakieś zadane niepotrzebne ciosy, emocje w pracy, od najbliższych również, jakieś kłótnie. Tu piątek dla Was trochę, no przepraszam, ale nieciekawie wygląda. Nie będę oszukiwać wodników. Mogło Was, no nie wiem, głowa Was boleć. Także no, no uważajcie. Raczej no unikajcie tych kłótni czy coś, no ale nieraz się nie da, bo jak już jesteśmy w tej pracy, no to jest sytuacja i jest, no. Będziecie musieli przeżyć ten piątek. Ale nie denerwujcie się. Jakoś z tego wybrniecie. Słuchajcie, tutaj jeszcze rybki zostały na koniec. Rybki, widzę, że w piątek będą raczej stabilne emocjonalnie, mogą gdzieś mieć jakieś po prostu swoje przemyślenia i wyrównają te przemyślenia, czy to jest warte, czy nie warte. Tutaj możecie gdzieś pójść na miasto, spędzić czas, trochę się odstresować. Myślę, że jest to karta pozytywna. Troszkę się odprężycie, zrelaksujecie, wyrównacie sobie różne emocje energetycznie między ciałem a duchem. Możliwe, że gdzieś na przykład jakieś wyjście spowoduje u Was wewnętrzne ukojenie. Także tutaj będzie wszystko ok, myślę, dla rybek. No i także to by było czytanie takie karta dnia na 29 maja 2020 dla wszystkich znaków. Dziękuję za obejrzenie. Jeżeli Wam się podobało, subskrybujcie, dajcie lajka w górę. I oczywiście zapraszam do zadawania mi pytań. Będę czekała. I pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.